Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w Zaborze Rosyjskim. W jego rodzinie pielęgnowano tradycje patriotyczne, a sam Józef był zafascynowany bohaterami polskich powstań. Jego uwaga koncentrowała się zwłaszcza na powstaniu styczniowym, w którym jego ojciec brał czynny udział. Już w czasie nauki w gimnazjum, mając 15 lat, wspólnie z bratem oraz szkolnymi kolegami założyli kółko uczniowskie, które zajmowało się sprowadzaniem polskich książek, które były zakazane przez władze rosyjskie. W wieku 20 lat Piłsudski został oskarżony o udział w spisku na życie cara i zesłany na Syberię, gdzie spędził 5 lat. Po powrocie z zesłania angażuje się w działalność niepodległościową, uczestnicząc w organizacji grup zbrojnych walczących z władzami rosyjskimi. Dokonywały one m.in. zamachów na policjantów oraz przedstawicieli rosyjskiej administracji. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku stworzył dla sprawy polskiej niepodległości wielką szansę. Po raz pierwszy od momentu rozbiorów zaborcy, czyli Rosja, Niemcy i Austro-Węgry, walczyli między sobą. U boku armii austro-węgierskiej powstały Legiony Polskie. Józef Piłsudski objął dowództwo 1. Brygady Legionów Polskich. Przez 3 lata walczyły one wspólnie z Niemcami i Austriakami przeciw Rosji. Po tym czasie zażądano od oddziałów polskich przysięgi wierności cesarzowi niemieckiemu. Polacy, działając pod namową Piłsudskiego, przysięgi nie złożyli, w efekcie czego polskie oddziały zostały rozbrojone, a sam Piłsudski aresztowany. W listopadzie 1918 roku kończy się I wojna światowa. Jej wynik jest dla sprawy polskiej wręcz idealny. Wszyscy zaborcy wojnę przegrywają. Najpierw w starciu z Niemcami i Austro-Węgrami do kapitulacji jest zmuszona Rosja, a następnie oba zwycięskie państwa są zmuszone do poddania się przed mocarstwami zachodnimi. Sytuację wykorzystali Polacy, którzy zaczęli przejmować z rąk zaborców władzę na polskich ziemiach. Zaczęły powstawać polskie urzędy, policja oraz wojsko. Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Pokonani Niemcy uwolnili z więzienia Piłsudskiego. Przybywa on do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku powierzono mu dowództwo nad Wojskiem Polskim. Kilka dni później przekazano mu pełnię władzy jako naczelnikowi państwa. Odrodzone państwo określano mianem II Rzeczpospolitej. Granice nowo powstałego państwa kształtowały się przez kilka lat w ogniu ciężkich walk z sąsiadami. Już od początku listopada toczyły się polsko-ukraińskie walki o Lwów. Bardzo aktywny udział brali w nich uczniowie i studenci tamtejszych szkół. Sukcesem zakończyło się powstanie wielkopolskie, które wybuchło w grudniu 1918 roku i zadecydowało o przyłączeniu tego obszaru do Polski. Od 1919 do 1921 roku toczyła się wojna z Rosją sowiecką. Mimo początkowych sukcesów, sowiecka ofensywa z lata 1920 roku o mało nie zagroziła upadkowi całego polskiego państwa. Rosjan udało się powstrzymać w przełomowej i zwycięskiej dla Wojska Polskiego Bitwie Warszawskiej. W całej wojnie Polska odniosła sukces, ustalając wschodnie granice. Ślązacy zorganizowali 3 zbrojne wystąpienia, z których dopiero ostatnie z 1921 roku zakończyło się przyłączeniem sporego fragmentu Śląska do Polski.